jest zwycięzcą międzynarodowego konkursu Artysta i jego dzieło. Autor dzisiejszej wystawy, pan Piotr Król, mieszka i pracuje w Łodzi, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi w 1999 roku. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, brał udział w wystawach na całym świecie. Jest artystą bardzo ciekawym, artystą dalekim od wszelkich modnych nurtów. Oczywiście zdający sobie sprawę z tego, co się dzieje na rynku sztuki, jednak zupełnie odmiennym, szukającym swojej własnej drogi. To jest jakaś wystawa przekrojowa, myślę. Od pierwszych prac, które wykonałem jako dyplom na studiach, to już było bardzo dawno temu, po prace, które wykonałem miesiąc temu. Czyli praktycznie jest to przekrój przez wszystkie te lata. Poszukujący bardziej w tradycji, w historii, widać tutaj oddźwięki i dalekie dźwięki Boscha w tych obrazach i dalekie dźwięki Freuda. Malarstwo bardzo ekspresyjne, a zarazem skupione w bardzo specyficznej gamie kolorystycznej malowane. Myślę, że po prostu kwestia jakiejś tęsknoty też z jakimś idealnym światem i próba jakiegoś uporządkowania rzeczywistości poprzez obrazy. Najbardziej mnie interesuje człowiek, dusza, jego ból, jego tęsknota za czymś lepszym. To na pewno propozycja bardzo odmienna od tego, co możemy zobaczyć. Myślę, że to wielka indywidualność się rodzi. To nie powstaje w sposób wykalkulowany. Po prostu zaczynam malować obraz, nie wiem jaki on będzie, jak się skończy. To też jest dla mnie zagadka. Podążam za obrazem i on mi dużo mówi. Zapraszam serdecznie na wystawę. Nie jest może łatwa w odbiorze, ale na pewno przejmująca, zapadająca w pamięci. Warto obejrzenia, tym bardziej, że jest to malarstwo bardzo dobre warsztatowo, co dzisiaj rzadko się spotyka.